Cześć, nazywam się Natalia, mam 16 lat. Na co dzień się uczę, chodzę do liceum Straży Granicznej. Moją idolką jest Nicki Minaj. Nicki Minaj czasami wygląda jak tęcza. Chciałabym wyglądać tak jak ona. Łatwo nie będzie, ale nasz sztab specjalistów lubi wyzwania. Justyna, Stonka i Ali są już gotowe, a więc zaczynajmy. Nicki Minaj to jest dzisiejsza nasza główna bohaterka. Jest bardzo pojechaną postacią. Niektórzy mówią, że wzoruje się na Lady Gaga i być może coś w tym jest, bo jest bardzo, bardzo kolorowa i bardzo, bardzo dziwna. Także Natalia, szykuj się. Nicki Minaj charakteryzuje się tym, że uwielbia wkładać kolorowe peruki na różne przyjęcia i dlatego dzisiaj ja użyję też sztucznych włosów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dzisiaj na tapetę bierzemy Nicki Minaj, która jak dla mnie jest trochę nie w mojej stylistyce, delikatnie mówiąc. No ale cóż, taką mamy dzisiaj stylizację, więc będzie feria kolorów, odblaskowych kolorów. Wszystkiego będzie trochę za dużo. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Sami jesteśmy ciekawi. Nie mogę się już doczekać, aż będę wyglądała tak jak ona, moja idolka Nicki Minaj. Mam na imię Natalia i chciałabym dzisiaj wyglądać jak Nicki Minaj. Natalia wysłała maila na looklikeastar@sk.tv. Zgłosiła się do tego programu, a więc spełnijmy jej marzenie. Na początek Stonka. Cześć Natalia. Dzień dobry. Jestem Stonka. Witam cię w naszej garderobie eskowej. Ty dzisiaj chcesz być kim? Nicki Minaj. Nicki Minaj, ona jest bardzo kolorowa, czy to nie jest ta koleżanka Lady Gagi czasem? No jest kolorowa, jest, dlatego mi się bardzo podoba. I ty też chcesz być taka bardzo kolorowa? Oczywiście. Więc ja zrobię cię bardzo kolorową we wszystkich trzech odsłonach. Na przykład taką wersję na co dzień. Bardzo kolorową koszulkę. Bardzo, bardzo. Dość luźną, ale myślę, że będzie fajnie na tobie wyglądała. I do tego śmieszna kurtałka, żeby nie było ci za zimno. Także proszę. No dobra, to ja lecę mierzyć. Ile ty masz lat, Natalka? 16. 16 lat, więc zaczęły się już pewnie jakieś wyjścia na imprezy. Można tak powiedzieć. A jeżeli nie imprezowe, to może takie jakieś domówkowe. Mam dla ciebie sukienkę, która jest również bardzo, bardzo kolorowa w stylu Nicki Minaj, która nie za dużo odkrywa, ale też jest taka, myślę, jest bezpieczna, ale trochę szalona i przez swoje wykończenia bardzo młodzieżowa. Więc myślę, że będziesz super wyglądała, iść przymierzaj. Dobra, super, cieszę się. Główną cechą stylizacji Nicki Minaj jest postawienie na kolor. Mocne, silne akcenty, kolorowo. Więc moja dzisiejsza stylizacja dla ciebie, a la Nicki Minaj, to również będzie kolor, kolor, kolor. Ale żeby to nie było za bardzo pojechane, tylko żeby każdy z was mógł się ubrać tak jak Nicki Minaj, są to rzeczy z naszych polskich sklepów, więc taka śmieszna, ups, kolorowa bluzka, do tego różowy kajdan. Trzymaj. Super kolorowe leginsy. Świetne są. I całość wieńczymy tymi oto szalonymi butami. Świetne Także są. Także bardzo proszę, idź się przebieraj i za chwilę widzę Super. Cię w wersji Nicki. Jesteście ciekawi efektów? Zostańcie z nami. Natalia ma 16 lat, kocha Facebooka oraz Nicki Minaj. Jej marzenie to wyglądać tak jak ona. SKTV, proszę, pomóż mi wyglądać jak Nicki Minaj. Zrobimy co w naszej mocy, żeby to marzenie spełnić. Ciuchy są już wybrane, nadszedł teraz czas na make-up. Cześć Natalio, miło mi cię poznać. Ja jestem Justyna, zajmę się dzisiaj twoim makijażem i transformacją na Nicki Minaj. Natalia, no zacznijmy od tego, że ukryjemy te twoje dziewczęce rumieńce, które są urocze tak naprawdę, no ale troszeczkę je zniwelujemy. Tutaj poprawiam cię korektorem, delikatnie cienie pod oczami, ale Nicki w tym teledysku w zasadzie ma niewidoczne rzęsy tutaj na dole, dlatego tym korektorem też delikatnie sobie zniweluję te rzęsy, tak żeby one były niewidoczne. No teraz Natalio, poprawię ci trochę kształt brwi, bo masz takie bardzo delikatne. Brew sobie zawsze wyciągaj tak jakby w stronę ucha. Nie zamykaj sobie oka, jakby dorysowując w dół tą kreskę, bo wtedy pomniejszamy sobie oko naturalnie. W zasadzie im dłuższa ta kreska, tym to oko nam się wydaje takie większe już samoistnie. No porównaj sobie, prawda? To oko zaczyna już być ciekawsze. Tak. No, wyglądasz teraz trochę jak Indianin. Przygotowałam sobie twoje oko do tego, że będzie mi się osypywał cień. Uff. I puder też, ponieważ mam takie cienie dla ciebie przygotowane, które są w takiej formie sypkiej.
No i niestety dość trudno je się nakłada na oko. Ciężko się trzymają oka, ale mam taki patent na to, że jeżeli chcemy sobie takie fluorescencyjne cienie nałożyć na oko, które są w takiej formie sypkiej, można sobie jako bazę zastosować cień w kremie. Ja mam taki o naturalnym odcieniu. Taki cień w kremie, który kładziemy na powiekę, a później dopiero na to ten cień sypki i on się będzie trzymał po prostu tej struktury mokrej, takiej kremowej. No i tak teraz zrobimy zamknij oczka. Tak, mamy już żółtą plamę na oku. A teraz chciałabym użyć tego drugiego cienia o mocnym zielonym odcieniu, intensywnym. I zrobimy sobie nim taką kreskę na oku za pomocą takiego specyfiku, który się nazywa Duraline. I on nam zmienia cień w eyeliner, taki magic. Biorę sobie taką kropeczkę. No i on się nam robi taki wodnisty, już nie sypki. Można nim sobie zrobić kreseczkę. Tak naprawdę wszystkie te produkty, które tu używam, są dostępne w zwykłych drogeriach, więc możesz się bawić takim makijażem do woli. No to przechodzimy do etapu klejenia mega długich rzęs. Klejenie rzęs samemu jest dość trudne, więc warto zawsze poprosić jakąś koleżankę, żeby nam w tym pomogła. Zresztą chyba nie wyobrażam sobie, żeby sobie samemu przykleić rzęsy, a już szczególnie kępki. Jak Natalio, czujesz, że już wyschło oko? Tak, wydaje mi się, że już wyschło. No to otwórz w takim razie. Wow, świetne. To przechodzimy w takim razie na kolejny etap, czyli włosy, które już będą taką kropką na D. Wtedy myślę, że zupełnie się zmienisz. Już nie mogę doczekać. My również. Zostańcie z nami, już za chwilę zobaczycie, jak zrobić fryzurę a la Nicki Minaj. Cześć, jestem Natalia, mam 16 lat i dziś chcę wyglądać jak Nicki Minaj. Zobaczymy, co w tej kwestii da się zrobić. Ciuchy są już gotowe, kolorowy make-up jest już zrobiony, teraz zabieramy się za fryzurę. Jestem Ali i będę robiła z ciebie Nicki Minaj. Słuchaj, będę się inspirowała właśnie takimi sztucznymi perukami, które ona używa. Nie zrobię dokładnego odzwierciedlenia jak w teledysku, natomiast użyję takich kolorów, żółty i zielony. Będzie to wyglądało tak, że górną warstwę włosów i grzywkę pomaluję ci na zielono, a pod spodem wepnę ci żółte, wymieszam i zobaczymy efekt, jaki będzie. Gotowa? Tak. To oddzielę sobie ten terytorium, który chcę pomalować sprayem zielonym. Tylko górną warstwę, tak trochę oszukamy, żeby nie farbować ci całej głowy, tylko żeby było efektownie, zrobimy od samej góry. Najpierw zacznę od malowania, żeby nie ubrudzić tych przepięknych żółtych kosmyków. Przed użyciem kolorowego sprayu trzeba go wstrząść, dobrze wymieszać. Użyję takiej magicznej szufelki i można sprayować. Dobra, teraz jest kolejny etap. Będę ci podpinała włoski żółte. Żeby wpiąć włoski, to ja muszę ci natapirować przy samej nasadzie, spryskać lakierem i w to wpinam grzebyczki ze sztucznymi włosami i na tym się to trzyma. Żeby to było niewidzialne, przykrywam górną warstwą włosów i już jest gotowe. Teraz to trzeba wymieszać. Najbardziej zależało mi na grzywce, żeby dodać efekt właśnie tego zielonego. No, efekt sztucznych pasemek gotowy, więc mogę już ci zdjąć kubraczek. Przypięte jest tak, że nie widać, bo ukryta jest górną warstwą włosów. No, jesteś trzykolorowa. Włosy są naprawdę mega, bardzo mi się podobają. Jesteście ciekawi efektu końcowego? Zostańcie z nami.
jestem Natalia Talacha i chciałam wyglądać jak Nicki Minaj, a to efekt. Ten strój, te włosy, po prostu rewelacja. Jestem praktycznie identyczna jak ona. No i proszę, sami jesteśmy zaskoczeni efektem. Nicki Minaj jak malowana. No cóż, może stylistyka nie zupełnie w moim klimacie, ale myślę, że wyszło rewelacyjnie. No więc Nicki Minaj, jak wam się podobała nasza Natalia w wydaniu Nicki Minaj? Wyszło całkiem fajnie. Wprawdzie Nicki na co dzień i w teledyskach. I przy różnych występach jest bardzo, bardzo, bardzo pojechana. My, mając do dyspozycji to, co jest w polskich sklepach, stworzyliśmy polską Nicki Minaj. Wyszło całkiem fajnie, kolorowo, odblaskowo, po prostu szałowo. Do Nicki Minaj użyłam mega fluorescencyjne kolory, co uwielbiam najbardziej, więc dla mnie była frajda po prostu ekstra. Doczepiłam jej żółte włosy na boki i spryskałam na zieloną grzywkę. Fryzura gotowa, powalająca. Nicki Minaj ma fluorescencyjny żółty cień na oku, bardzo długie, ciężkie rzęsy i do tego usta w odcieniu łososia. Ali dorzuciła jeszcze trochę koloru na włosy i naprawdę efekt jest piorunujący. Jeżeli ty również chcesz zostać gwiazdą, zgłoś się do programu. Wyślij maila na looklikeastar@sk.tv, a kto wie, może jutro to z ciebie zrobimy jakąś sławną osobę. SK TV, dziękuję za zrealizowanie mojego marzenia. A teraz zabieram te ciuchy i wszystko idę. Cześć, nazywam się Natalia, mam 16 lat. Na co dzień się uczę, chodzę do liceum Straży Granicznej. Moją idolką jest Nicki Minaj. Nicki Minaj czasami wygląda jak tęcza. Chciałabym wyglądać tak jak ona. Łatwo nie będzie, ale nasz sztab specjalistów lubi wyzwania. Justyna, Stonka i Ali są już gotowe, a więc zaczynajmy. Żarówiasta bluzka, kolorowe leginsy i super śmieszne buty. To jest twoja stylizacja na Nicki Minaj na dziś. Bardzo się cieszę. Ciuchy są już wybrane, nadszedł teraz czas na make-up. Cześć Natalio, miło mi cię poznać. Ja jestem Justyna, zajmę się dzisiaj twoim makijażem i transformacją na Nicki Minaj. Natalia, no zacznijmy od tego, że ukryjemy te twoje dziewczęce rumieńce. No, wyglądasz teraz trochę jak Indianin. Przygotowałam sobie twoje oko do tego, że będzie mi się osypywał cień. I puder też, ponieważ mam takie cienie dla ciebie przygotowane, które są w takiej formie sypkiej. No i niestety dość trudno je się nakłada na oko. Tak, mamy już żółtą plamę na oku. A teraz chciałabym użyć tego drugiego cienia o delikatnym zielonym, delikatnym, mocnym zielonym odcieniu, intensywnym. I zrobimy sobie nim taką kreskę na oku. To przechodzimy do etapu klejenia mega długich rzęs. No, świetne. To przechodzimy w takim razie na kolejny etap, czyli włosy, które już będą taką kropką na D. Wtedy myślę, że zupełnie się zmienisz. Już się nie mogę doczekać. Teraz zabieramy się za fryzurę. Jestem Ali i będę robiła z ciebie Nicki Minaj. Słuchaj, będę się inspirowała właśnie takimi sztucznymi perukami, które ona używa. Nie zrobię dokładnego odzwierciedlenia jak w teledysku, natomiast użyję takich kolorów, żółty i zielony. Będzie to wyglądała tak, że górną warstwę włosów i grzywkę pomaluję ci na zielono, a pod spodem wepnę ci żółte, wymieszam i zobaczymy efekt. Jestem Natalia Talacha i chciałam wyglądać jak Nicki Minaj, a to efekt. Ten strój, te włosy, po prostu rewelacja. Jestem praktycznie identyczna jak ona. No i proszę, sami jesteśmy zaskoczeni efektem. Nicki Minaj jak malowana. Jeżeli ty również chcesz zostać gwiazdą, zgłoś się do programu. Wyślij maila na looklikeastar@sk.tv, a kto wie, może jutro to z ciebie zrobimy jakąś sławną osobę. SK TV, dziękuję za zrealizowanie mojego marzenia. A teraz zabieram te ciuchy i wszystko idę.